Cisza Ewangelia tak nas zachęca, byśmy brali przykład z Jezusa. Troszeczkę może nas przerażać, bo ona mówi bardzo dużo o lęku, ale właśnie Pan Jezus uspokaja nas, byśmy się nie bali. Pierwsze, co zaskoczyło mnie, czytając tą Ewangelię, że trzykrotnie Pan Jezus mówi: Nie bójcie się, nie bójcie się, więc się ich nie bójcie, nie bójcie się tych. Dlatego mówię Wam, nie bójcie się. Jest to dla nas rzeczywiście podpora i wskazówka, że zło jest źródłem lęku. To, co wielu dzisiaj duchownych mówi, czy światłych ludzi, którzy nam podpowiadają, byśmy rozeznawali duchy, jeżeli cokolwiek w naszym życiu dzieje się i niesie to z sobą pokój, na pewno pochodzi od Boga. Jeżeli czujemy jakiś lęk, z pewnością jest to pochodzenie złego, a Jezus nas zachęca, byśmy się nie bali to od razu przypomnę się słowa Jana Pawła II na początku pontyfikatu Nie lękajcie się. To przypomnienie słów Chrystusa, które on dokonał na początku pontyfikatu, dla nas też niech na dzisiaj będzie taką wskazówką, byśmy się nie bali, bo to, co pochodzi od złego, napawa nas lękiem. Co, po, co pochodzi od dobrego, napełnia nas pokojem. Patrząc tak już pod kątem zbliżających się światowych dni młodzieży, Możemy usłyszeć różne pogłoski, że są zamachy, żeby nie jechać. Wielu młodzieży zastanawia się, czy jechać, tam bomba nie wybuchnie. Zadziwiające to, że jakiś czas temu w Niemczech był koncert rokowy, uderzył piorun, 51 osób poparzonych i media milczą, ale to, że będzie bomba w Krakowie, już wszyscy jakoś trzeszczą, mówią, jakby mieli nas napełnić lękiem. To jest rzeczywiście zwodzenie ale mamy rzeczywiście być pełni odwagi, pełni odwagi, by iść zaczerpnąć z tego źródła, które na pewno będzie ubogacające. To będzie wielkie przeżycie. I tych chwil wielkich i małych każdego dnia mamy bardzo dużo, bo nie mamy być tylko uczniami Chrystusa od wielkiego wydarzenia, ale też i każdego dnia. Każdego dnia mamy rozeznawać duchy, każdego dnia mamy patrzeć, co nas napełnia lękiem, co nas napełnia pokojem i mamy się przyznawać do Chrystusa. Oprócz tego, że napełniamy się Jego pokojem, ten pokój, tą miłość mamy nieść dalej. To jest wezwanie dzisiaj bardzo duże Jezusa, które nam dzisiaj stawia. Kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim ojcem do niego. Trudne zadanie. Trudne zadanie, bo trzeba być rzeczywiście otwartym na to, co się wokół nas dzieje, nie dać się zaskoczyć, nie dać się sparaliżować a z drugiej strony możemy zawsze liczyć na łaskę i pomoc Pana Boga. Są mi porażki. Dla mnie takim sztandarowym wydarzeniem jest sprzed lat już spotkanie z moją byłą uczennicą. Dzisiaj ona tam jest taką artystką, trochę śpiewaczką, sławną osobą. I kiedy krupówkami spacerowałem, nagle ona wybiegła z innych kawiarni, dopadła do mnie. O, to jest mój ukochany ksiądz Katecheta, ulubiony. I tak pełen pychy zgodziłem się na chwilę usiąść z nią do stolika, że tutaj mnie dowartościowała taka znana gwiazda. żeśmy rozmawiali o wszystkim, o niczym, i w pewnym momencie zapytałem ją, a co ciebie tak najbardziej wzruszyło, czy poruszyło w tych katechezach, które prowadziłem, jak uczyłem cię religii. Ona powiedziała zdanie, bo ksiądz to tak mówił, jakby to wszystko było, było bajkom. Jakby to wszystko było bajką, jakby ksiądz to naprawdę wierzył. Nie zamurowało wtedy, że dla niej to była po prostu fikcja, że to była właśnie jakaś idealna bajka, że ona nie przyjęła tego jako prawdę. I przyznam się, że wtedy jakaś ściana, mur, nie umiałem dalej bronić Chrystusa, nie umiem tego wytłumaczyć w tym towarzystwie, nie umiałem też nic więcej zareagować. Dla mnie to jest taka właśnie wskazówka i rada, że trzeba w każdej chwili być gotowym do obrony tych wartości, które w sercu się nosi i być gotowym na to, żeby bronić, bo kto się przyzna do mnie przed ludźmi, ja się przyznam do niego. Nie jest to łatwe zadanie. Tamta sytuacja mi to tak bardzo mocno unaoczniła, uzmysłowiła. Staram się każdego dnia wyczuwać i bo już takich mało sytuacji, kiedy zupełnie zamilkłem, nic nie powiedziałem, teraz staram się bronić, ale wiem, że do tego potrzeba odwagi, która płynie z nieba. Dzisiaj, kiedy będziemy przyjmować Komunię Świętą, bo mam, że jak ktoś te komentarze ogląda, również będzie brał udział w zgromadzeniu eucharystycznym. Może warto by było poprosić, żeby Chrystus, który przyjdzie do nas z Komunii Świętej, żeby napełnił nas odwagą. Taką odwagą, jaką mają nasi bracia chrześcijanie w wielu zakątkach świata. Dzisiaj wspominamy świętego Augustyna za orąga, a za przyczyną papieża Benedykta ten dzień jest również e, dniem wsparcia modlitewnego dla wszystkich wyznawców Chrystusa w państwie środka w Chinach, gdzie dają codziennie świadectwo swojej odwagi, cierpień słowem i czynem. Prośmy za nich o odwagę i dla nas samych, byśmy mieli odwagę przyznawać się do Chrystusa. Niech on przychodząc w Komunii Świętej napełni nas odwagą. Niech te słowa Ewangelii, które ci usłyszeliśmy trzykrotnie: Nie bójcie się, będą dla nas umacnieniem, że Jezus w tych chwilach świadectwa zawsze jest z nami.